Smoleńsk, Kłuszyn, Moskwa. Próba osadzenia na tronie carskim królewicza Władysława. Ile książek pozostawili na Kremlu Polacy? Moskiewska smuta i próby modernizacji państwa moskiewskiego na wzór Rzeczpospolitej. Po śmierci Iwana Groźnego w 1584 roku państwo moskiewskie pogrążyło się w kryzysie. Oprycznina i przegrana wojna w Inflantach o zdobycie dostępu do Bałtyku doprowadziły do przerażających strat demograficznych i gospodarczych. Iwan pozostawił po sobie dwóch synów, starszego Fiodora, który objął po nim tron, ale zmarł bezpotomnie w 1598 roku, oraz Dymitra, który zmarł w 1591 roku, najpewniej w wyniku niefortunnego zranienia się nożem w ataku padaczki. Jego śmierć stała się podstawą teorii spiskowej, która dramatycznie zakończyła rządy następcy cara Fiodora Borysa Godunowa, ale też zapoczątkowała wielką moskiewską smutę. Na Fiodorze wygasała carska linia Rurykowiczów, zaś rozwiązanie problemu nowego władcy moskiewskiego, który dałby początek nowej dynastii, okazało się nieproste. Z powodu rywalizacji w łonie elity moskiewskiej, każda rodzima opcja potęgowała konflikty. Wyjściem z tej sytuacji zdawała się być kandydatura zagranicznego kandydata. W 1600 roku, kiedy do Moskwy wyruszyło poselstwo Rzeczpospolitej, kanclerz litewski Lew Sapieha zaproponował kandydaturę na tron moskiewski królewicza Władysława, urodzonego w 1596 roku syna króla Zygmunta III. Kiedy Lew Sapieha przedstawiał w Moskwie swoją propozycję, carem był już ktoś inny, Borys Godunow, koniuszy i zaufany poprzedniego cara. Starał się zbudować swój autorytet w państwie, odbudować go po zniszczeniach, ale klęski głodu na początku XVII wieku sprawiły, że w Rosji zatęskniono za dawną dynastią. Szybko objawił się samozwaniec, syn kapłana Griszka Otrypiew. Wsparty przez polskich magnatów i najemników zdało odzyskać tron. Jednak jego panowanie zakończyła w roku 1606 rzeź moskiewska, czyli pogrom gości weselnych z Rzeczpospolitej, którzy przybyli na ślub jego i wojewodzianki Maryny Mniszek. Na czele spisku stał Wasyl Szujski, przedstawiciel i głowa rodu spokrewnionego z Rurykowiczami. Przejął on władzę i poszedł na konflikt z Rzeczpospolitą. Związał się sojuszem z głównym wrogiem Zygmunta III, Karolem IX, który pozbawił go tronu w Szwecji. Rzeczpospolita, zaniepokojona tym aliansem, rozpoczęła interwencję. Do sojuszu z Karolem IX Szujskiego zmusiło też pojawienie się kolejnego uzurpatora, Dymitra II Samozwańca, którego wsparło kilka tysięcy najemników z Rzeczpospolitej. Także król Zygmunt III nie pozostawał bezczynny i w październiku 1609 roku oblegał Smoleńsk. Szujski z pomocą Szwedów zdołał nie tylko odeprzeć drugiego samozwańca, ale i wysłać odsiecz oblężonemu Smoleńskowi. 4 lipca 1610 roku pod Kłuszynem drogę moskiewskim wojskom zastąpił hetman Stanisław Żółkiewski. Mimo że jego siły były 2,5-krotnie mniejsze liczebnie, rozbił moskiewsko-szwedzką armię prowadzoną przez carskiego brata Dymitra Szujskiego i generała Jakuba de la Gardie. Ta klęska kosztowała Wasyla Szujskiego tron. Po detronizacji został niebawem wywieziony do Rzeczpospolitej, gdzie zmarł w 1612 roku. Jednak zwieńczeniem tej kampanii był układ Żółkiewskiego z 7-osobową komisją bojarską o elekcji na tronie carski królewicza Władysława. Jego zabezpieczeniem były pułki hetmana, które jesienią 1610 roku wkroczyły do Moskwy. Zygmunt III odmówił jednak wysłania na wschód syna i sam postanowił objąć regencję. Opór Moskwicinów zaczął tężeć i we Wielki Tydzień 1611 roku w Moskwie wybuchło powstanie. Wprawdzie polsko-litewski garnizon zdołał odeprzeć przeciwnika, jednak w listopadzie 1612 roku musiał skapitulować. W marcu 1613 roku Sobór Ziemski wybrał na cara Michała Romanowa. Nie mam żadnej informacji, jakie łupy padły w ręce zdobywców po kapitulacji załogi na Kremlu. Oni sami byli zainteresowani bardziej tym, żeby zinwentaryzować straty, niż sprawdzić, co dostało im się w ręce. Oczywiście najważniejszą rzeczą byli jeńcy, dowódcy i szlachta z chorągwi polsko-litewskiej. Oni mogli być
służyć do wymiany na swoich własnych jeńców trzymanych przez stronę polsko-litewską lub też po prostu jako cenny łup, za który można było dostać pieniądze za wykup jeńców. Ale oprócz tego w ręce zdobywców dostali się również słudzy służący w pułkach rzemieślnicy. Oni byli bardzo cennym łupem dla bojarów i szlachty rosyjskiej. Razem z nimi dostały się również i inne bardzo cenne rzeczy. Warto zauważyć, że od tego okresu zaczyna się silny napływ literatury polskojęzycznej bądź tłumaczeń dzieł prawosławnych z terenów Rzeczpospolitej do Moskwy. Jednym z takich łupów jest książka starożytnego pisarza Sykstusa Frontyna, Strategemata, wydana w Krakowie przed wyprawą Kulewicza Władysława na Moskwę. A to dzieło musiało dostać się w ręce moskiewskie właśnie w trakcie tej wyprawy i zostało zatrzymane w zbiorach archiwalnych. Interwencje Rzeczpospolitej i Szwecji w czasie moskiewskiej smuty na stulecie odcięły Moskwę od Bałtyku i głównych szlaków handlowych. W takiej sytuacji państwo moskiewskie musiało czerpać wzorce kulturowe od państw graniczących z nim. Od Szwedów oddzielała jednak Moskwicinów bariera językowa. Co innego w wypadku Rzeczpospolitej, która z powodu wciąż silnej pozycji we wschodniej Europie, ale też dyskryminowanej społeczności prawosławnej, jawiła głównym przeciwnikiem, od którego Moskwa paradoksalnie czerpała wzorce prawno-kulturalne. Eksperymentami w tym procesie były ograniczenie carskiego samodzierżawia poprzez upodmiotowienie szlachty moskiewskiej w carskim układzie elekcyjnym królewicza Władysława w 1610 roku, który nakładał na niego wymóg karania jego szlacheckich poddanych dopiero na mocy wyroku sądowego, a także próba stworzenia w pierwszej połowie XVII wieku formacji moskiewskiej husarii. Trwalszymi śladami polsko-litewskiego dorobku kulturalnego było natomiast oparcie prawodawstwa moskiewskiego od początku XVII wieku aż po Sobornoje Ułożenije z 1647 roku, o drugie i trzecie statuty litewskie z lat 1566-1588, czyli kodyfikację praw dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pokoleniowym polskim wpływem kulturalnym w państwie moskiewskim był natomiast język polski, który dominował w elitach moskiewskich do lat 90. XVII wieku. Nie bez przyczyny potęga państwa moskiewskiego zaczęła rosnąć kosztem Rzeczpospolitej w czasach Jana III Sobieskiego, a jej symbolicznym początkiem stało się utworzenie w państwie polsko-litewskim pierwszego stałego przedstawiciela moskiewskiego za granicą z pułkownikiem Wasylem Tiapkinem na czele.